Gościmy w klasie drugiej C, która dzisiaj opowie nam, jakie święto będziemy obchodzić 11 listopada. Jakie święto zatem będziemy obchodzić 11 listopada? Dzień Niepodległości. Nikodem? Dzień Niepodległości. A jakie mamy nasze symbole narodowe? Michał? Flagę Polski. Mamy jeszcze godło Polski i hymn Polski. Mhm. A co to znaczy słowo niepodległość? Franciszku? Że jesteśmy wolni i inny kraj nas nie kontroluje. A czy był taki czas w historii Polski, że Polska nie była wolna? Pewnie. Karol? Tak. A co to był za czas dokładnie, pamiętacie? Rozbiory Polski. A jakie państwa podzieliły terytorium Polski między siebie? Rosja. Rosja. Franciszku, dodasz? Austria. Austria. Super. Prusy? Dzisiaj są to, jest to państwo Niemcy, Rosja i Austria. Austria do tej pory również się tak samo nazywa. A co macie przypięte do swoich ubrań? Kotylion. A jakie barwy są na kotylionie? Czerwony. Biały. Helenko? Czerwono-białe. A gdzie znajdziemy jeszcze takie barwy? Na fladze Polski. Tosia? Na fladze i na godle. Właśnie, ponieważ kolor biały i czerwony są to nasze barwy narodowe. A pamiętacie, jaki utwór jest naszym hymnem narodowym? Czarku? Mazurek Dąbrowskiego. A jaką postawę przyjmujemy, gdy śpiewamy hymn? Nikodem. Na baczność. Ponieważ swoją postawą oddajemy szacunek i pamiętamy o tym, że dzisiaj Polska jest właśnie niepodległa, a to święto świętujemy 11 listopada. Dzień Polski!